Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów modny dzień. Autobus czerwony w Polsce kojarzy się przede wszystkim z miejską komunikacją. Na przestrzeni lat autobusy oczywiście zmieniały się na lepsze, ale kolor w większości miast pozostał. Próżno już szukać legendarnych Ikarusów czy naszych Jelczów. Za to do miejskich spółek w ostatnim czasie trafiły Solarisy, Many, Mercedesy czy Volvo. Te ostatnie pojawiły się ostatnio na ulicach Sosnowca i to od razu hybrydowe. Przyjazd tych Volvo tutaj do Sosnowca, bo w tej chwili mówimy o 30 sztukach. W sumie tych Volvo będzie 35, są to autobusy hybrydowe. Zostało jeszcze tak naprawdę 5, które dotrą do nas w połowie października i to będzie jakby zamknięcie części takiej dużej operacji pod nazwą wymiana taboru autobusowego w Sosnowcu, bo musimy jeszcze pamiętać, że oprócz tych Volvo hybrydowych pojawią się, już się pojawiły, a jeszcze są w trakcie też jakby do końca roku dojadą autobusy i Solarisy i Mercedesy, te, które w ramach całego tego przedsięwzięcia i tej wymiany taboru, która w tym roku miała miejsce, one też się pojawią. Oczywiście są to autobusy mega już nowoczesne, z klimatyzacją w środku, z monitoringiem, z dostępem do Wi-Fi, z ładowarkami USB, także to wszystko jest tutaj jakby w pakiecie. Oczywiście no, komfort jazdy na pewno ulegnie znacznej poprawie, też między innymi przez to, że no, te autobusy już z tym nowymi silnikami, zupełnie inna jakość i no, nie będzie po pierwsze ich aż tak słychać na naszych drogach, no, a poza tym też oczywiście aspekt ekologiczny i tutaj dla czystości powietrza również na pewno pasażerowie to i mieszkańcy miasta toczy. PKM Sosnowiec to jeden z najnowocześniejszych przewoźników w naszym regionie. W tej chwili Sosnowiec ma w swojej flocie 30 autobusów hybrydowych Volvo. Powoli czerwony autobus kojarzy się pasażerom z wygodą, komfortem, po prostu nowoczesnością.